Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszy, takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu umiemy. Zaczynamy! A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem, zapytacie? To jest zawsze bardzo dobre pytanie i w tym tygodniu mam kilka ciekawostek. Po pierwsze, jak powszechnie wiemy, roboty nigdy nie zdołają się upodobnić do ludzi, no bo nie będzie takiej sytuacji, że robot wstając z kanapy weźmie i buprą bo mu coś tam strzeliło w plecach. Albo że nie pojedzie na urodziny, bo jest tam ten robot, z którym nie rozmawia od pięciu lat, wiadomo. Z drugiej strony natomiast my możemy stawać się coraz bardziej cyborgami, co da nam przewagę, kiedy już będziemy okopani w tych gruzach po kiosku ruchu. Przykładem jest opisany w magazynie Nature, opracowany przez naukowców, interfejs, który pozwala sparaliżowanej kobiecie, która nie może mówić, porozumiewać się ze światem za pomocą chipa fizycznie połączonego z jej mózgiem. No i o ile sam taki interfejs stworzył już wcześniej chociażby Neuralink należący do Ilona Maska, czy też Chińczycy, też pracują nad swoim, o tyle ten jest wyjątkowy. Potrafi odczytać nie tylko sygnały Wysyłane z mózgu, które odpowiadają za wymawianie słów, ale też te, które odpowiadają za mimikę. I co ciekawe, zaprzęgnięto tutaj nie tylko sztuczną inteligencję, ale też technologię, którą opracowali twórcy chociażby gry The Last of Us. Tylko pamiętajmy przy tej sztucznej inteligencji, żeby nam plusy nie przesłoniły minusów, bo jest też taki plus. Ten oto robot pies, nad którym pracują naukowcy z Hiszpanii. Dopóki się nie zbuntuje przeciwko ludzkości, jego zadaniem będzie pomagać osobom z niepełnosprawnościami. Potrafi rozpoznać sygnalizację świetlną. Jest połączony z internetem i mapami Google. Ma zestaw kamer i korzysta z uczenia maszynowego. Komunikuje się z człowiekiem za pomocą głosu. Rozróżnia przedmioty od ludzi, a docelowo naszpikowany elektroniką ma mieć możliwość wykrywania wycieku gazu chociażby w domu, czy prowadzić kalendarz. Taki naszpikowany elektroniką pies pomagający niewidzącym. Aż chciałoby się powiedzieć, że będzie to jest pół A co tam na świecie? Nie żyję tego słucharza, wiosłem mówiąc, nie żyję. A co tam na świecie? Otóż, moi drodzy, nie myślałem, że kiedykolwiek w życiu wypowiem to zdanie, ale w Chinach zaczyna brakować chińczyków. W zeszłym roku po raz pierwszy od 60 lat odnotowano tam spadek populacji. W związku z tym wprowadzono tam szereg bonusów. Takie chińskie 500+, czy tam 800+, na poszczególne dzieci. A teraz nawet w prowincji Changshan wprowadzono bonus ślubny. Para, która weźmie ślub, dostanie w przeliczeniu 550 zł. I nawet chciałem sprawdzić, czy te 550 zł to jest bardziej koszt sali, czy może cygana z akordeonem. I sprawdzałem, szukałem, ale w międzyczasie wyskoczył mi film z pandami i zapomniałem, czego szukałem. Ważne są dwa warunki. Po pierwsze, panna młoda nie może mieć więcej niż 25 lat. No i też, bądźmy szczerzy, no dobrze, gdyby nie dawała szyję, tak jak młode Polki. A, i musi to być też pierwsze małżeństwo. A Hindusi, moi drodzy, wylądowali na Księżycu. I to nie w okolicy równika, gdzie wcześniej wszyscy lądowali, bo tak jest łatwiej. Nie, oni byli ambitni. I wylądowali w okolicy południowego bieguna, gdzie pod powierzchnią jest lód. Dwa dni wcześniej próbowali to samo zrobić Rosjanie. Ale ich sonda rozbiła się o powierzchnię Księżyca. Podobno w kosmosie do dzisiaj słychać oklaski. Hindusom udało się i tym samym dołączyli do elitarnego klubu, w którym są już USA, Chiny i Rosja, dawniej ZSRR. Tym razem była to misja bezzałogowa, ale wydaje mi się, że gdyby dobrze pogadać z Hindusami, to można by się z nimi dogadać tak, żeby z każdą kolejną misją brali po jednym członku Ordo Juris i zostawiali tam w przestrzeni. I niech sobie tam głoszą swoje poglądy. Ordo Juris, dopiszcie to do pozwu. Mam nadzieję, który teraz już robicie. Ale wyobraźcie sobie, że jesteśmy w sądzie i któryś z ich prawników wstaje i mówi. Wysoki sądzie, nie zgadzamy się też z sugestią pozwanego Karola Modzelewskiego, aby Hindusi wynosili nas na Księżyc. A teraz proszę o uwagę, tych, którym coś albo ktoś zepsuł urlop. To wam się spodoba. To będzie opowieść o panu Józefie. I w ogóle to mam do niego taki szacunek, że w scenariuszu mam nawet napisane panu z dużej litery. No więc pan Józef z Sosnowca wybrał się na tydzień ze swoimi wnukami w Beskidy, gdzie wynajął prywatną kwaterę. W cenie były śniadania i obiady, ale kiedy przyjechał na miejsce, właściciel stwierdził, że jednak nie i za obiady trzeba będzie dopłacić. I pan Józef podjął temat z innymi wczasowiczami z tego domu, którzy też byli zdziwieni. I tę rozmowę podsłuchał właściciel tego pensjonatu, nazwijmy go roboczo Butz, i zaczął się kłócić z tymi ludźmi, a pana Józefa nazwał biedakiem. No to się pan Józef zdenerwował i zgłosił to wszystko do Wydziału Turystyki w Urzędzie Miejskim, który przyznał, że z Butzem były już wcześniej problemy. Po reprymendzie Butz zgłosił się do pana Józefa z przeprosinami. Na co pan Józef powiedział, że po pierwsze to Butz ma go przeprosić przy tych ludziach, przy których go obraził, a po drugie oczekuje tysiąca złotych za dość uczynienia. I Butz mu zapłacił. to jest piękna historia, która pokazuje, że jeżeli spotykacie się z chamstwem, to nie odpuszczajcie, jeżeli czujecie, że racja jest po waszej stronie. A z tym chamstwem można się spotkać z obydwu stron. Bo właśnie z drugiej strony jest czasowicz Butz, który wysmerował bardzo długą opinię na Google odnośnie pola namiotowego, na którym stacjonował. Stwierdził, że w ogóle to ludzie są tam nie mini, a do tego wszystkiego sprawdzają, kto co ma podłączone w swoim namiocie. No to przedstawiciele tego pola namiotowego zwrócili uwagę, że w namiocie można podłączyć do gniazda elektrycznego, no ale bardziej czajnik albo toster. Ale nie Tesle! Jeszcze ten cwaniak chciał ukryć z tym, że podpina Tesle, więc obudował ją namiotem, ale za małym. Więc został wyrzucony za złamanie regulaminu i za to, że nie do końca ogarnia zasady rządzące logiką. Tym bardziej, że pole namiotowe, uwaga, miało stację do ładowania elektryków. Tam mu peron odjechał na kilku poziomach. To jest klasyczny menadżer średniego szczebla, który na wakacjach uważa, że on teraz już jest prezesem świata. W takim razie, może, żeby przyoszczędzić, mógłby się przesiąść z Tesli na polskiego elektryka, których milion obiecał premier Morawiecki. No to sprawdźmy, jak tam sytuacja wygląda z tymi polskimi elektrykami. No więc, jak już mówiłem jakiś czas temu w newsach bez wirusa, po kilku latach prac nad polskim autem elektrycznym i Zero, wyrzucono wszystko w piach i zaczęto pracę od nowa, przekraczając założony budżet. Podkreślę jeszcze raz: pieniądze przeznaczone na ten projekt nie tylko zostały wyrzucone w błoto, w pensje i premie, i tak dalej. Ale do tego wszystkiego projekt nie tylko nie ruszył, ale wrócił do punktu wyjścia. łeb do interesów. Najbliżej polskiego auta elektrycznego są powozy na krupówkach. Tam po protestach obrońców zwierząt Tatrzański Park Narodowy postanowił ulżyć koniom, które ciągną wozy z turystami, na przykład na morskie oko. I zamówiono napęd hybrydowy, w którym napęd elektryczny pomaga koniom. Pierwszy prototyp spłonął, a drugi, jak się właśnie okazało, jest za słaby i do tego wymaga drugiego woźnicy do pilnowania akumulatorów. Więc też nie działa. Także jeżeli zastanawiacie się, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o polskie auto elektryczne, no to to jest właśnie to miejsce. Moi drodzy, teraz pora na odrobinę prywatnej. i w tym tygodniu przede wszystkim chcę wam podziękować. Podziękować Wam za przefantastyczny odzew. Jeżeli chodzi o spór z Ordo-Juris, nie spodziewałem się, że będzie taki odzew z Waszej strony. Co oni sobie wymyślą, to szczerze mówiąc, to mi tam lata. Ale bardziej chodzi mi o to, że Wy okazałeście być fantastycznymi ludźmi, ponieważ tysiące osób dosłownie. <laughs> Przepraszam, to ze wzruszenia. Dosłownie tysiące osób zadeklarowało, że jak będzie trzeba, to dorzucą się na prawnika. Odzew był tak fantastyczny, że ja się wzruszyłem po prostu. Brawa dla Was, dziękuję Wam bardzo. Jeżeli chodzi o Ordo, to na pewno nie odpuszczę, zobaczymy. Teraz piłka jest po ich stronie. Ale ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że powoli już odpuszczają i tam pod, podkulają ogon, bo okazało się, że te zarzuty, gdzie podobno mówiłem, że są degeneratami pozbawionymi moralności i hipokrytami, Podobno. Tak uważam po prostu. No to te już odpuścili, bo widocznie stwierdzili, że raczej tego się nie da wybronić. Jeszcze próbują łapać się jakoś za słówka poszczególne i tak dalej, ale coś z tego też nie wyjdzie. No bo też przypominam, że ja nie jestem dziennikarzem. Także będę was informował na bieżąco. Jeżeli natomiast chcecie się spotkać na żywo, strzelić piątkę, zbić fotkę, odwrotnie, zbić piątkę, strzelić fotkę, ale najważniejsze zobaczyć program bańka. To w najbliższych dniach będę w tych tak Zapraszam was serdecznie. W niektórych bilety znikają bardzo szybko, także lepiej się z tym nie ociągać. Co tam jeszcze? Książka. Dzisiaj. Wiem, co mam dzisiaj, ale to jest dobre, słuchajcie. Ostatni Ronin. Widać to? Tutaj będzie ostre. Ostatni Ronin. To jest postapokaliptyczna opowieść o żółwiach ninja. ale słuchajcie, to jest, to jest ciężkie, to jest mroczne, to jest. To jest dobre, to jest doskonałe. Okazuje się, dobra, w sumie to nie będę chyba spoilował. Po prostu ze wszystkich żółwi został tylko jeden i został takim mrocznym Roninem, który teraz będzie się mścił na tych wszystkich. Uff. Fantastyczne, pochłonąłem od razu. I też trochę ważne, nie? Nie wiem, czy jest po polsku, ale ale polecam. Kampania przyspiesza, więc sprawdźmy, co tam w ogóle na tym froncie. A dzieje się dużo i będzie się działo jeszcze więcej. Po pierwsze, prezes kraju Jarosław Kaczyński podczas jednego z wieców zapowiedział podniesienie 14 emerytury. Ale jak podają dziennikarze za politykami PiS i za tweetem, który pojawił się w niedzielę, Kaczyński pomylił się i podał kwotę netto zamiast brutto. No i przedstawiciele sztab PiS musieli szybko zareagować, no i oczywiście zdementowali to. Powiedzieli, że w zasadzie to nie jest tak, że prezes się pomylił, tylko prezes teraz przedstawił nową wersję rzeczywistości, która teraz obowiązuje, a o której wszyscy wcześniej nie wiedzieli. No i musieli teraz to wszystko przeliczyć. I uwaga, przejęzyczenie człowieka, który wypowiada się o finansach, a sam nie ma konta w banku, będzie nas wszystkich kosztowało 8 miliardów złotych. A no i oczywiście prezes ujawnił jedynki na poszczególnych listach wyborczych, ale tylko jedynki, bo gdyby ujawnił pozostałe, no to ludzie zaczęliby robić sceny. Z ciekawostek to. Kukis, który twierdził, że prędzej da się utopić w głównie niż wejść do PiS, startuje z pierwszego miejsca na liście PiS w Opolu. Morawiecki będzie startował z jedynki z Katowic, a Sasin z Białego Stoku. Sam Kaczyński wystartuje nie z Warszawy, żeby nie było, że o, dostałem mniej głosów niż Tusk, a więc będzie startował z Kielc. Skąd musiał się wynieść Ziobro, który teraz wystartuje z Rzeszowa. I uwaga, odmrażają Macierewicza, załapał się na jedynkę w Piotrkowie Trybunalskim, a Czarnek z Lublina. Z drugiej strony opozycja miała problem z niektórymi kandydatami. Roman Giertych miał startować z list Koalicji Obywatelskiej, ale problem w tym, że jest przeciwny aborcji i dostał ultimatum, ma się określić albo nie startuje. Więc określił się, że owszem, aborcję uważa za złą, ale wybrany będzie głosował zgodnie z tym, jak zdecyduje klub parlamentarny. A PSL władował się na minę z Małgorzato Zych. Która publicznie obwiniała Ukrainę za wywołanie wojny. Więc także dostała ultimatum i wtedy przypomniała sobie, że przecież, po pierwsze, to ona jest prostą kobietą z prowincji, która nie zna się na wielkiej geopolityce, a po drugie, to ona w zasadzie chyba uważa jednak inaczej. Stabilność poglądów na poziomie konfederacji. To skoro przy nich jesteśmy. To z list konfederacji ma startować Jacek Bartyzel. Ten sam pan Jacek, który propagując wartości chrześcijańskie w ramach instytucji związanych z Ordo Iuris, folgował sobie poza małżeńską. I uwaga, pan Jacek jest niestabilny nie tylko w uczuciach, ale też w kwestii poglądów. Ponieważ był już w ruchu Palikota, w Nowoczesnej czy u Korwina. No i teraz startuje z listy Konfederacji. Tyle, że fani Konfederacji przypominają mu zdjęcia z Parady Równości i zauważają, że w tęczowym to w Konfederacji jednak nie wypada. A jeżeli ktoś teraz powie, co to za wyjęte z kontekstu jakieś yy, yy, sugestie, że Konfederacja jest nietolerancyjna? No jak to tak, Karolu? Hola, hola. No to poznajcie ją. Samuele Torkowską, która też startuje z list Konfederacji. Konfederacja to jest drużyna mega młodych, sympatycznych facetów, nie tylko facetów, bo są już świetne babki z wielkim entuzjazmem, z pomysłem na Polskę, świetnym pomysłem na gospodarkę, na życie społeczne, bo ja nie chcę też żydowstwa, nie chcę LGBT. Nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że teraz trwają poszukiwania kontekstu, który mógłby stwierdzić, że w momencie, kiedy mówiła, że nie chce Żydów i LGBT, to nie chodziło jej o to, że nie chce Żydów i LGBT. Uwaga, romantycy, mam coś dla Was. Jak wiemy, uczucie może połączyć ze sobą ludzi, którzy niekoniecznie muszą mieć ze sobą dużo wspólnego. Na przykład taka Gabi fotografka i Jacek z obuwniczego. Nagle przeskakuje iskra, Bach, i już są razem. No ale ludzie też łączą wspólne pasje, na przykład chodziarstwo. Then please give it up for our new, very happy couple after the finish line here in Budapest, and they are going to get married. Equally big. What I want to know is, did he carry that ring the entire competition, or have it stashed away somewhere? I cannot. He A przyjęła to oświadczyny, ponieważ z tego co wiem, to już od dawna ze sobą chodzili. Ja sam wyjdę. Obiecuję, że to był ostatni słuchaj, już więcej nikt nie będzie w tym odcinku. Chyba. Wydaje mi się, że obiecuję. W świecie nauki dużo się dzieje. Polscy naukowcy z Polpharma Biologies opracowali pierwszy na świecie lek biopodobny do natalizumabu, a mówiąc językiem, który nie wymaga doktoratów, opracowali oni lek o wysokim podobieństwie do leku stosowanego przy stwardnieniu rozsianym, a do tego uzyskali certyfikat Amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków. A mówię o tym dlatego, że o taki certyfikat jest trudniej niż o godność u i Godek. To jest naprawdę duże wyróżnienie. Gratulacje. A teraz przejdźmy do praktycznej strony nauki. Naukowcy wyleczyli makaki z alkoholizmu. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, gdzie one piły? Co to za speluna, w której nie sprawdzają dowodów na wejściu? No ale po kolei. Jak opisano w czasopiśmie Nature Medicine, naukowcy podawali makakom, czyli sakom naczelnym, alkohol, aż te się uzależniły, następnie podzielono je na dwie grupy i odstawiono alkohol. Jednej z grup zaserwowano terapię genową o nazwie GDNG, która to terapia opierała się na stymulowaniu dopaminy. Naukowcom chodziło o to, że podczas picia alkoholu na początku pojawia się dopamina, która jest odpowiedzialna za uczucie spełnienia, nakręcenia, szczęścia, tak, no, pozytywnych emocji. Na przykład bieganie wyzwala dopaminę i z tego też powodu wśród biegaczy jest bardzo mało alkoholików. Z tego i też z tego, że jak biegniesz to ciężko się napić, bo rozlewasz. I naukowcy wyszli z założenia, że terapia genowa, oparta właśnie na dopaminie, pozwoli odciąć alkohol. Początkowo makaki opierały się, mówiąc, że przecież piją za swoje, ale po pierwszej rundzie terapii makaki alkusy dostały do wyboru alkohol i wodę. I połowa z nich wybrała wodę. Po roku 90% makaków wyleczyło się z uzależnienia od alkoholu. Obecnie makaki twierdzą, że nie brakuje im alkoholu, tak samo jak nie brakuje im znajomym. A urodziny spędzane samotnie to jest świetna okazja do refleksji nad przemijaniem. A tak na serio jesteśmy o krok terapii, która pozwoli wyleczyć z alkoholizmu tych, którzy się opierają klasycznym odwykom. I uwaga, naukowcy na razie z dystansem, ale twierdzą, że prawdopodobnie będzie można też tę terapię zastosować w przypadku innych uzależnień. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu podium musi być ogromne, rozbudowane, bo musi pomieścić sporą grupę ludzi. A dokładnie kierownictwo Polski Press. To na początku, co to w ogóle jest za twór? Polska Press to grupa medialna, która ma w swoim portfolio media regionalne, gazety i portale. Została wykupiona przez Orlen i od tamtej pory jest tubą propagandową dla rządu. Taka Danuta Cholecka w każdym regionie. Przypadkowym zrządzeniem losu przed wyborami Orlen rozdaje właśnie dostęp do elektronicznych wersji tych rządowych gazet za free. No ale żeby zdobyć miejsce na podium przeglądu ceramiki, trzeba wykazać się czymś więcej. I chodzi o plebiscyty, które te media orlenowskie organizują regularnie od dłuższego czasu. A wszystko przepięknie ujęli ci panowie. Siema ludzie! Zostaliśmy zgłoszeni do konkursu Piekarnia Roku. Fajnie, ale nawet nie próbujcie oddawać tam głosu. Jest to nic innego jak skok na kasę wiernych klientów piekarni. Co się dziwić, jak organizatorem konkursu jest Polska Press. Media należące do Obajtka i całej rządowej świty. Co roku ta sama bajka. Najlepsza piekarnia, najlepszy masażysta, najlepszy salon beauty, najlepsza propaganda. Dla nas najważniejszym głosem są wasze odwiedziny w piekarni. Elo. I panowie z wytwórni chleba rzemieślniczego... Trudna nazwa, się udało. Idealnie to ujęli, bo to jest nic innego jak skok na kasę i wykorzystywanie tego, że ludzie mają w sobie jakiś regionalny patriotyzm i sympatię do poszczególnych lokali bo miejsc. I organizują plebiscyty na Barmana, Kelnera, Kucharza, Salon Beauty. Tych, tych kategorii tam jest naprawdę wiele, ale jeżeli masz w DNA obajtka, no, to ty musisz być ślistym cwaniakiem, bo tam głosuje się płatnymi SMS-ami. Tych kategorii, z tego co naliczyłem, jest tam bodajże ponad 20. Pomnożone przez poszczególne regiony, potem powiększone regiony, to daje bardzo dużo płatnych SMS-ów. I tak organizują kolejne plebiscyty, a sympatycy poszczególnych lokali czy miejsc, chcąc zaprezentować swoje oddanie, głosują tymi płatnymi SMS-ami. I teraz uwaga, to są smaczki. Zobaczcie, jakie instrukcje Polska Press zostawia tym, którzy biorą udział w tym plebiscycie. Sposobów na uzyskanie jak największej liczby głosów jest bardzo dużo. Przede wszystkim warto poinformować klientów o udziale w plebiscycie. W tym celu można wykorzystać materiały promocyjne, które bezpłatnie przygotowujemy dla uczestników akcji. Koniecznie należy powiadomić także rodzinę i znajomych. Z pewnością chętnie oddadzą głos. Wystarczy wysłać im link do artykułu z wynikami głosowania. Można to zrobić SMS-em za pomocą komunikatora albo e-mailem. I tam jest tego więcej. Oni w bardzo długiej instrukcji zachęcają do spamowania, rozklejania plakatów na płotach. Dosłownie. Oni nie znają granic. Polska Press, Wy mentalnie jesteście pod botami od fotowoltaiki, które siłą rzeczy nie miały wstydu. Jeżeli chcecie przeprowadzić fajny plebiscyt ogólnopolski w poszczególnych regionach, to zróbcie to dajcie ludziom możliwość głosowania za free. I nawet przez moment myślałem, że była taka furtka. Nie do końca. Sprawdziłem stronę i zobaczyłem, że jest opcja głosowania nie za pomocą SMS-a, a za pomocą kliknięcia. Hmm, pomyślałem, no to w końcu, jakoś tak po ludzku. Ale kiedy klikniecie, zobaczycie, że można, ale wcześniej trzeba wykupić kredyty. No i oczywiście, oni będą się tłumaczyć, że hola, hola Karolu, ale tam na końcu jest nagroda, Citroen C3. Mhm, tak, ale? Ale tę nagrodę dostanie zwycięzca ze wszystkich kategorii, ze wszystkich regionów i subregionów. Jeden ostateczny zwycięstwo. Jak w nieśmiertelnym, może być tylko jeden. Więc teraz możecie zapytać, no dobrze, no ale co na przykład wygra taki kucharz, który wygrał w swoim mieście, który wcześniej namawiał, przypominam, rodzinę, znajomych i wszystkich, żeby płacili za te SMS-y. to co dostanie: tytuł, dyplom, statuetkę, to już powinien być szczęśliwy. Ale jeszcze też zaproszenie na galę, prezentację w gazecie i szkolenie online z social mediów. Dodam, że takie szkolenie można spokojnie znaleźć za free w internecie. Dlatego moja sugestia, jeżeli zobaczycie w takiej orlenowskiej gazecie. Informacje, że jest taki konkurs, na przykład wybierają piekarnię i zobaczycie tam swoją, ulubioną. No to może zamiast wydawać pieniądze na SMS-y, aby na nich zagłosować, warto wziąć te pieniądze i pójść do tej piekarni i kupić u nich bułkę. Na przykład, o jeżeli mieszkacie w Poznaniu, Wrocławską, bo lubicie siać chaos dzięki czemu wasi ulubieńcy realnie coś na tym zyskają, a wy nie będziecie finansować tego cyrku z Polska Press. Na przykład, jeśli mieszkacie w Legionowie, możecie kupić churpiący i pachnący spełnieniem chleb u tych chłopaków przy ulicy Stefana Batorego 56. Minuta ze zwierzakami i kłoką za free na obniżenie i wyrównanie ciśnienia. Moi drodzy nowi widzowie, należy wam się informacja, szczera informacja, że wniosek bez wirusa nie brakuje też tematów ciężkich, trudnych, tematów kontrowersyjnych. Takich jak 7 tysięcy butelek piwa, które wypadły z ciężarówki i roztrzaskały się na ulicy w Poznaniu. Krzyki niedowierzania było słychać nawet w Pile. I pewnie nie byłby to tak ciekawy news, no w końcu tragedie zdarzają się codziennie, gdyby nie to, że butelki rozbiły się na ulicy Browarnej to pokazuje, że kosmos ma też poczucie humoru. To skoro jesteśmy przy ironii, to trzeba wspomnieć też o tym śmiałku, który pływał po Łodzi w Łodzi z lodówki. A jeżeli czujecie, że w ten weekend to was poniesie, ale tak was poniesie, że już teraz wiecie, że zrobicie coś, czego będziecie żałować, to jest opcja, aby uspokoić swoje sumienie już teraz. Ewentualnie, druga wersja, jeżeli po prostu jesteście dobrymi ludźmi, wierzę w to, że też tacy są, to mam dla was dwie opcje. Jak możecie Pomóc wykorzystując luźną dychę. Pierwsza to zrzutka na rehabilitację małego Michała, którą założyła uwaga jego babcia, która stwierdziła, że dla takiej idei warto nauczyć się internetu. I druga, jeżeli komuś się zbliży w tę stronę. To zrzutka na prawnika, który pomoże ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt w Łodzi uchronić Arona, tego psa w typie wyżła, który pięć lat temu został w asyście policji odratowany od myśliwego, który uważał go za bezwartościowy odpad i trzymał w dramatycznych warunkach bez chociażby szczepień na wściekliznę. No i teraz myśliwy stwierdził, że on jednak chce tego psa z powrotem u siebie. Prokurator odrzuca podstawowe dowody na to, że ten frajer go katował, dlatego że prawdopodobnie jeździł z nim na te same polowania. No i stąd zbiórka na adwokata. Linki do obydwu zbiórek znajdziecie w opisie do filmu. No i chciałem w tym tygodniu sobie już odpuścić Zordo Juris, ale jak już wiecie, tego nie zrobiłem. Po pierwsze. Po drugie, no ten fanklub hiszpańskiej inkwizycji wchodzi z butami w nasze życie coraz bardziej. I wiadomo, progresem jest to, że od jakiegoś czasu już nie słychać, żeby plądrowali nie swoje łóżka, ale tutaj chcę oddać głos osobie, która wie dużo więcej niż ja na ten temat, o którym chcę się powiedzieć. Minister Edukacji usunął ze strony ministerstwa informację o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Podjął też kroki, by link do strony telefonu nie znalazł się w podręcznikach szkolnych. Podpisz nasz apel do ministra, by wycofał się z tych działań. Wiemy, że o taką interwencję ministerstwa wnioskował m.in. Instytut Ordo Juris, rzekomo z chęci ochrony dzieci. Naszym jednak zdaniem utrudnianie dzieciom dostępu do bezpłatnej pomocy, zwłaszcza w dobie kryzysu zdrowia psychicznego, jest działaniem na ich szkodę. Tylko w ubiegłym roku z pomocy telefonu skorzystało 60 tysięcy dzieci. 885 razy podejmowaliśmy interwencje w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Dlatego wszystkie dzieci powinny dowiedzieć się o telefonie. Podpisz nasz apel. To jest kwestia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, które oni świadomie narażają. Twierdzą, że na stronie telefonu zaufania znajdują się kontrowersyjne treści. Mhm, mm Tak. Chodzi pewnie o zakładkę, w której jest poradnik, jak przeciwdziałać homofobii wśród młodzieży, a że poglądy ordo juris są wzorcowo homofobiczne, no to dostali rozwolnienia. Ze źródłem, którym nie mogę ufać. Wiem, że ich prezes, kiedy usłyszał, że ludzie mogą mieć równe prawa, niezależnie od orientacji albo od płci, dosło zapaści na miejscu w konferencyjnej padł. Tam pięć osób go podnosiło. Ordo, Juris, może zostańcie już przy swoich romansach i dzieci zostawcie w spokoju. To będzie z plusem dla wszystkich. A tym, którzy chcą się zaangażować, mogę polecić podpisanie petycji. Link do niej znajdziecie w opisie do filmu. Dzisiaj będzie dużo linków. A jeżeli to nic nie da, wymyślimy inny sposób. I skoro numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży zniknął ze strony men, to wrzucam go tu. Jeśli czujecie się przytłoczeni, jeśli czujecie, że nie radzicie sobie z problemami i nie macie z kim porozmawiać, to zanim przyjdzie wam do głowy coś głupiego, zadzwońcie pod ten numer. Tam znajdziecie pomoc. Kontynuujemy cykl, który nie ma aktualnie nazwy, ale pokazuje w nim niezwykłe zwierzęta, które wydają niezwykłe odgłosy, albo zwykłe zwierzęta, które oddają też niezwykłe odgłosy, po prostu dźwięki natury. W tym tygodniu słoń, ale niezwykły słoń, bo słoń, który chrapie. Kultura na wynos i zanim wyjadą polecajki to kilka newsów. Marvel zdecydował się ustalić, kto wygra w przypadku starcia Predatora i Wolverinea. Na razie w komiksie, a konkretnie w czterech zeszytach. Ciekawostka, w pierwszym filmie o predatorze miał go grać Jean Claude Van Damme, ale się wymiksował w trakcie zdjęć. Ej w sumie to byłby świetny film. Tak rzucam teraz pomysł, może ktoś podchwyci za friz oddaję. Gdyby na przykład Jean Claude Van Damme grał takiego podstarzałego Predatora, a Hugh Jackman grał takiego podstarzałego Wolverina, którzy muszą się zmierzyć, ale wiecie, już mają tak z 8 tych 9, już im się nie chce. I wiecie, przed starciem. Muszą nasmarować plecy bengajem, bo ich coś tam strzyka. I najlepiej, żeby to starcie skończyło się do 20, bo jak, bo jak nie pójdą spać do 20, to potem się przewracają w łóżku do 5. Ja tam bym oglądał. A ze złych wiadomości, to niestety, ale ciągle trwa w Hollywood strajk scenarzystów i aktorów. Żądają większej stabilizacji w pracy, podwyżek i ustalenia zasad pracy ze sztuczną inteligencją. A producenci żądają porzucenia żądań i powrotu do pracy. No i przez to przesuwają się kolejne premiery. Między innymi drugiej części Dune. Pierwszy film to moim zdaniem arcydzieło na kilku poziomach. I mimo, że film jest już gotowy, to nie będzie premiery, która miała być za chwila, dlatego że aktorzy są potrzebni do tego, żeby ruszyć w świat w turnę i promować ten film. No wypuśćcie go już. I uwaga, Netflix pokazał zwiastun nowej ekranizacji Znachora, która wywołała spore zdziwienie w związku z tym, że Znachor Netflixowy jednak nie jest czarnoskóry i wszystko wskazuje na to, że nawet nie jest gejem. Ktoś tam w kierownictwie polskiego Netflixa już pakuje swoje szuflady. A dziś w kulturze na nie, nie jakaś konkretna książka albo audiobook, ale uwaga, pomysł na wieczór. No bo bądźmy szczerze, skończyły się wakacje. Część z was pewnie dopiero co wróciła i jest jeszcze na wyparciu, część po wakacjach odpala testy ciążowe i jest w stresie, a inna część źle znosi jesień, popada w melancholię, kupuje koc w biedrące i adoptuje kota. Różnie ludzie reagują. Niezależnie od tego, co wami kieruję, polecam coś, co odkryłem w Bugbicie, a mianowicie playlistę o nazwie Na Jeden wieczór, co jest świetnym pomysłem dla tych, którzy chcą się wyłączyć z książką, ale tak na jakieś trzy godziny i żeby tam się fabuła domknęła. Bo nie wiadomo, kiedy znowu będziecie mieli taki wolny wieczór. Szczególnie jeśli ten test wyszedł pozytywny i trzeba będzie wracać do brągowa w poszukiwaniu tego chłopaka, trzymając kciuki za to, że nadal pracuje w tej smażalni. No więc jest na przykład audiobook pewnego razu w bieszczadach Rafała Skowrońskiego. I to są takie zabawne opowiadania stylizowane na ludową gawędę, a które rozgrywają się we współczesnych bieszczadach. Na przykład opowieść, w której aspirant, słuchajcie, aspirant walczy o wdzięki pięknej sklepowej. <grym> Swoją drogą słowo sklepowa to jest jedno z tych słów, które automatycznie maluje obraz. Kiedy słyszycie, ja przynajmniej jak słyszę sklepowa, widzę kobietę w fartuchu, no, z lekką otyłością, z trwałą ondulacją i która ma zeszyt. Z nazwiskami, wiadomo. No ale w tym wypadku się myliłem. Albo jeżeli ktoś woli zwłoki, narzędzia, zbrodni, nie oceniam, to polecam audiobooka i e-booka Gorzka Kawa Zagadki Kryminalne. Jest też wódka, krótka historia kultowego trunku, audiobook z masą ciekawostek i anegdot, od komnat alchemików po współczesnych artystów i polityków, którzy mieli w jej temacie bardzo dużo do powiedzenia. Czasami za dużo. Są biografie, zbiory opowiadań, poradniki, jest masa książek, które łączy to, że można je wchłonąć w jeden wieczór, dzięki czemu następnego dnia książka nie patrzy na was z wyrzutem, że ej, przecież jest nieskończona. A jeśli chcecie wejść w świat audiobooków i e-booków w aurze prestiżu, to dla nowych użytkowników mamy tym razem wyjątkową promkę, która trwa do 10 września. Wystarczy, że zarejestrujecie się, na stronie BookBeat, klikając w link, który znajdziecie w opisie do filmu, gdzie się naprawdę będzie bardzo dużo linków. Albo użyjecie kodu WYKŁOKA, a w zamian dostaniecie aż 45 darmowych dni, w tym 30 godzin słuchania. Życzę udanego, niejednego wieczoru z tymi opowieściami. A teraz z nienacka, jak wyniki kolokwium, pojawia się ta informacja. Mamy rysiowy rekord. Rysica, która rok temu została wypuszczona na wolność, od razu włączyła tryb Erasmusa i już po pierwszym turnusie okazało się, że będzie miała młode. Nie wiedziano ile ich jest, aż do teraz, kiedy uchwyciła je fotopułapka. Ją i pięcioro młodych. A to już jest rekord, moi drodzy, bo normalnie to taka rysica ma jednego, może dwa, góra, czterech młodych. Nie wiadomo co na to ojciec rekordowej gromadki bo przestał odbierać telefonem. A teraz pora na pszindera, czyli segment, gdzie przedstawiam, ja mam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby... Tak właśnie, zaatakować was swoją miłością. I w tym tygodniu... Otis. Otis jest zagadką, jakim cudem jest ciągle w schronisku. To jest dżentelmen w każdym calu. Przepuści kobietę w drzwiach, zapyta jak zdrowie, a potem zażegna każdy spór. Dosłownie. Kiedyś widziano hydrologów i geologów, jak rozwiązywali razem 200 panoramicznych tylko dlatego, że to Otis je przyniósł. Innym razem wypuszczono go między zwaśnionych kiboli i po 8 minutach wymieniali się numerami GG, bo to byli tacy bardzo starzy kibole. Otis komunikuje się świetnie z otoczeniem. Nie musicie się martwić, że go nie zrozumiecie. Dogadacie się od razu. A kiedy już z wami zamieszkę, nie będziecie chcieli wychodzić z domu. O, chyba, że z nim, dosłownie. Ostrzegam, że Otis długo nie pobędzie w schronisku, a kto pierwszy zadzwoni pod ten numer, ten ma szansę zdobyć tego genialnego członka rodziny do domu. Więc, jeśli kogoś posmyrało w klatce piersiowej na widok tego Urwi Połcia, to dzwoncie pod ten numer. Otis czeka w Elblągu. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki Trulaf i 10% zniżki na przyszłość, oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach TropiDoc i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 400 stówek od Pet Stars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem, do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. W sporcie też się dużo działo. Michał Lipiński zdobył złoto na Mistrzostwach Świata w piłce stołowej w kategorii U19. Do tego Polacy zdobyli drużynowy tytuł Mistrza Świata w grapplingu. Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Krzysztof Bober zdobył Mistrzostwo Świata w układaniu kilku kostek Rubika z zamkniętymi oczami. A kajakarze zdobyli 9 medali na Mistrzostwach Świata w Duisburgu. Międzynarodowa kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieża świata zbrodni. W tym tygodniu zaczynamy, póki co, na razie od Polski, dokładnie od Świętokrzyskiego. A jeszcze dokładniej to od gminy Łoniów, w której doszło do mrożącego krew w żyłach incydentu. Usiądźcie, bo będzie intensywnie. Kierujący maszynę do układania asfaltu wykazał się brawurą i nieodpowiedzialnością, w wyniku czego zderzył się z walcem drogowym. Świadkowie niewiele byli w stanie powiedzieć, bo jak wspominają, wszystko działo się tak szybko. W ułamku sekundy rozpędzona maszyna do układania asfaltu uderzyła w nieco mniej rozpędzony walec drogowy. Gdyby obydwaj byli tak samo rozpędzeni, do kolizji by nie doszło, bo tak działa fizyka. Możliwe też, że mieli z górki i jeszcze przy tym wiatr w plecy, no to no ciężko jest opanować tak pędzący walec. Do prędkości i brawury, które były z pewnością przyczynami tej kolizji, policjanci dorzucili też, no fakt, że obydwaj byli po spożyciu alkoholu. Pamiętajcie, moi drodzy, prędkość i alkohol to nie są pusy z tego samego pudełka. A teraz złoczyńca, który pokazał, że jak kraść, to trzeba usiąść na spokojnie. Nazywa się Peter Hicks i od 30 lat był kuratorem w Muzeum Brytyjskim. I przez kilka ostatnich lat postanowił dać nowe życie eksponatom. Wynosił je z muzeum i sprzedawał w internecie. A wyniósł ich 2000 antyków, eksponatów szacowanych nawet na półtora tysiąca lat przed naszą erą. I jak szacują policjanci i pracownicy muzeum, którzy nie byli zamieszani w ten proceder, były one warte kilkadziesiąt milionów funtów, a on to sprzedawał dużo, dużo taniej. Co ciekawe, no to w zasadzie cwaniak okradł innego cwaniaka, ponieważ w muzeum znajdują się eksponaty, których zwrotu domagają się kraje, z których one pochodzą. Ale Brytyjczycy mówią, że ich nie oddadzą, bo tu są bezpieczniejsze. Bo jak wiadomo, imperium brytyjskie podbijało inne kraje za pomocą przyjaznego nastawienia i długich, ale owocnych rozmów. A kronikę kryminalną, usiądźcie teraz, naprawdę, przytrzymajcie się czegoś, bo to będzie tarymią emocji. Wszystko wydarzyło się nad jeziorem Białym w Okunicach. Tam 23-latek, nazwijmy go Wojtek, wskoczył do jeziora i zaczął się topić. Na szczęście był tam jego kumpel, który skoczył za nim. Niestety kumper też zaczął się topić. Na szczęście pojawili się ludzie, którzy mogli pomóc. Niestety nie byli to ratownicy, a policjanci. Na szczęście udało im się jednak uratować Wojtka i jego kumple. Niestety na brzegu okazało się, że Wojtek jest poszukiwany do odbycia wyroku i aktualnie przebywa za kratami. Często piszecie do mnie w listach, Karolu, ostatnio byłem u kumpla, on ma szopa pracza. W ogóle nie wiedziałem, że można mieć szopa pracza, a on ma. Tyle, że ten szop zachowuje się dziwnie. Mówi od tyłu, a jak się obudziłem rano, to wisiał na suficie nade mną. Chyba jest opętany. Weź dorać, co robić, co ci zależy. Z tego co wiem, to szop raczej rzadko są opętywane przez szatana i jeżeli to dobrze pamiętam, to książę mroku i czempion destrukcji raczej wybiera koty. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że jesteście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują i dla was, którzy przesyłacie masę fantastycznych rzeczy, jeżeli macie coś, tym chcecie się podzielić, to wszystko podzielam na jednym wdechu. To piszcie do mnie albo na Karol Mozolewski, albo na mm, Facebooku, na fanpage, albo na Instagramie, albo najlepiej na maila. Newsy bez Kolejny odcinek za tydzień, w piątek o 1900 Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć!